Hej, siemanko, witajcie w Cyfry 5, Imperium Polskie, Kazimierz III Wielki, Rzeczpospolita, no i mapa Europy, mapa świata. I gramy dalej na poziomie nieśmiertelnym na 43 cywilizacje. W prawdziwych lokacjach startowych strasznie długie tury już się mielą. Tak to będzie wyglądało, w zasadzie będzie wyglądało to coraz gorzej, no i ja tutaj prowadzę wojny, wojny, których nie chciałem, wojny, które zostały mi wypowiedziane niestety przez niektórych graczy, po których bym się tego nie spodziewał. I mam tu przede wszystkim na myśli mojego niedoszłego przyjaciela, aczkolwiek dalej przyjaciela, Niemca, Bismarcka. Może on jednak jeszcze się nawróci. Ja nie chciałbym z nim walczyć, tak jak mówiłem. Ja bym chciał mieć spokój tutaj na zachodzie, żeby się rozwijać na wschód, tam walczyć, aż po sam Pacyfik. Tam zamierzam iść. Także jakby to tak wyglądało, jak obecnie, to niedobrze. To niedobrze, bo ja tutaj muszę mieć spokój. A jak widać, te tury nieźle trwają. W każdym razie pisaliście już o tym w komentarzach oczywiście, że musimy poczekać. On tu zanim minie rzekę, to jeszcze trochę minie. Ja tam ścigam tego szkopa, przypomniało mi się. On gdzieś tutaj się telepał. Ten tutaj już zrobił swoje, pokonał Huna, tam jednostkę huńską. Przepraszam, gardzioło, bo ja tutaj rzekę przekroczyłem bez straty punktu ruchu. Boję się, że tutaj tej rzeki nie ma na mapie zaznaczonej i on też będzie mógł tak przekroczyć. Ale dobra, zaryzykujemy, weźmiemy fortyfikuj. Nie wiem, czy ja tutaj mam gonić tych wariatów. Od tego mogę strzelać, to doświadczenia trochę zdobędę, bo ta jednostka jeszcze nie ma żadnego awansu, a 20 punktów na barbach można zdobyć. Taki jest limit. O, tu klikniemy i wam pokażę. Demografia. To jest dobre, że tak można. PKB, jestem 5. Widziałem, że Rosja miała 50, także tyle złota generuje moje państwo. To okej. Okay. To okej, to dobrze wróży. Problem jest taki, że i Rosja jest bogata obok mnie, także wolałbym, żeby tak nie było, ale no dobra, można powiedzieć, że to jest takie w miarę dla mnie dobre nawet. Bo jak zdobędę rosyjskie miasta, a zakładam, że to się uda optymistycznie, to znaczy, że one są dobre, że one generują trochę złota i będę miał z nich pożytek. A tam chcę się rozwijać, jak mówiłem. To jest jedna rzecz. Druga dla mnie istotna to ląd. Na tej mapie to ważne. Bo tak jak mówiłem, to jest poziom nieśmiertelny, czyli jeszcze nie takie szaleństwo jak na bóstwie. W zasięgu każdego gracza, który trochę już grę ogarnia i ma smykałkę do strategii. Ale na tej mapie ten poziom może być trudny właśnie ze względu na to, że Europa jest ciasna. Jeśli gramy którąś sipką właśnie z tego kontynentu, to jest nam o wiele trudniej się rozwijać niż takim Chinom, które mają połowę Azji, Persji, Mongolii, gdzieś tam jakimś Indianom w Amerykach. Takie sprawy, także Etiopia może mieć bardzo ładnie, czy tam Zulusi w Afryce dużo przestrzeni. To mogą być przeciwnicy, którzy pewnie właśnie tak się ładnie rozwijają, są przede mną. I mogą być przeciwnikami bardzo trudnymi w tym późniejszym etapie gry. No tutaj piśmienni gonie, resztę gonie, to wiadomo, ten poziom jednak i tak wymaga pogoni za cipkami. Ile tu tego idzie? No niedużo jakoś, tylko że palił mi będzie, ja zbrojnych potrzebuję 11? Może ja się będę wracał. Bo na razie mam tu mało tych jednostek. Spróbujemy zabić tego, bo on ośmielił się przekroczyć rzekę. 31. To pójdzie na te strzały. Wielki generał. O cholera, może nie pójdzie. Nie, no pójdzie. 36. To i ten musi tyle zadać. 36. No tak. I ciekawe, jak on tę rzekę przekroczy. Czy on mnie zaatakuje? To jest dobre pytanie. A ja nie wiem, założy to miasto szkopek? Bo jak tym pójdę, się ruszę, to potem będę się nim wracał tędy, tu. Zajmie mi 4 tury. Tu mam tylko te 2 jednostki. Damy radę?
No, ma też dwie w tym momencie. Tu mam mury, tutaj nie mam murów, nie, też mam mury i 14, nie, to spokojnie, jakby to było więcej tych jednostek, to bym się bał. Generalnie piszecie właśnie też, że wojujecie, podobnie jak i ja, ale niekoniecznie z tymi samymi przeciwnikami. Dobra, zajrzę tutaj, nie, no gdzie on jest? Także mamy elementy wspólne w tych naszych grach. Czy ja tam naprawdę będę mu pomagał tylko dla doświadczenia? Nie, ja się wracam. Bo się boję tego szkopa. Mamy elementy wspólne. Aha. Aczkolwiek mamy też rzeczy, które różnią nasze gry. Nie każdy zwalczy z was z Niemcem. Niektórzy się przyjaźnią. I tego wam zazdroszczę. Bo chciałbym właśnie zostać na tym etapie przyjaźni ze szkopem, ale on z Kubanem nie zaatakował. Znów zrobimy tak, że następna turka i przegląd, nie, przegląd dypla, a nie postępy zwycięstwa. O, i tutaj. Z Teodorą chciałbym się przyjaźnić, bo to sąsiad mój, jak najdłużej. Mam nadzieję, że to się uda. Portugalia nie jest dla mnie tak istotna. Daje mi trochę złota, wcale nie mało, ambasadę za to wino. Ja już mam kolejne. Dobra, ja się z nim przyjaźnię, także mogę wziąć. Tak jak mówiłem, te sojusze też są ważne w kontekście handlu. Złota zarabiamy, będę go potrzebował dużo. Na razie go też dużo generuje, także okej. Bizancjum przyjaźń muszę utrzymać, sojusz i z Niemcami bardzo bym chciał. Aczkolwiek problem polega na tym, że Niemiec chyba nie bardzo chce. To mi się nie podoba. Aleksandra kiedyś będziemy bili. Zobaczymy, co z tym Koryntem zbugowanym, założonym dwa pola obok Warszawy i Kijowa. To się jeszcze okaże, to się jeszcze zobaczy. Na ruskich trzeba iść, kurde, w mordę jeża. Ale tutaj też się niestety zawiązał taki drugi sojusz, w którym właśnie Niemcy są przeciw mnie. Póki co przyjaźnie się z Portugalią, tak jak tutaj widać. Ale ona jest w sojuszu z Niemcami i Francją, które są moimi wrogami w tym momencie. Trzeba by szkopów na moją stronę przekabacić i wtedy będzie okej. Jak dostaną w pierdziel. O, tu może idzie. On tu miasto może założyć gdzieś. Nie szkodzi mi to jakoś strasznie. O, jeszcze tutaj też idzie. Tego na pewno chcemy zabić. To nasze priorytety w tym momencie. Także tu strzelamy, bo tyle, że... A nie, nie zabiłbym. Tu strzelamy tego, bo zbrojny to jest, kurde, potężny. Tylko, że widzicie, on tutaj... Mogę nie dać mu rady. Dobra, próbujemy. 26, poszło za 24 tam i teraz 28, no to powinien zdechnąć. A jednak, jak zwykle to tak u mnie wygląda niestety. Jak tu pójdę, to walnę też tego, on się pewnie podleczy, coś tam zrobi. Ale dobra, strzelmy tak. Tego dobijemy, jakby atakował stąd Kraków to okej. Nie przeszkadza mi to w ogóle. Tutaj mamy już ten obóz. Ja mam tutaj jedwa plantacje, okej. Teraz tutaj nigdzie łazić nie mogę. Tu się robi. Tego stąd tu. Droga by się może już przydała, ale w tym momencie i tak nie bardzo mogę je wysyłać. Je robić. Tu go ciągnął nie będę. Bo to daleko i niebezpiecznie. To ewentualnie... No dobra, to zróbmy tak, że ciebie tu, bo tutaj Kraków tak jakby... Aha, to on tutaj wejdzie, to ja go zabiję, będę musiał ruszyć jednostkę. Pośpieszyłem się oczywiście. Takie głupie błędy. Dobra, jeszcze zajrzę. Nie no, gdzieś poszedł tymi osadnikami, ja już nie wiem. Uciekł. Albo ja nagrywałem poprzedni odcinek tydzień temu tak dawno, że zgłupiałem, nie pamiętam. Może być i tak, zobaczymy, czy się podleczy. Pewnie jak zwykle się podleczy. Tak to będzie. O, atakuje miasto. Świetnie. Świetnie, ziomek. O kurde, sporo tych jednostek. Nie przejął mojego robotnika. To luzi. Sporo tych jednostek, także dobrze, że tamtym się wracam.
No to jest głupie w dyplu właśnie. Ja od niego po prostu wziąłem złoto za wino. Porządna umowa, on tu mi wyskakuje z takim żebractwem. I się już obraził. I to jest głupie. I to jest głupie. Tutaj w ogóle mamy Amsterdam 16 i 10. No ładna mieścina nawet. I to jest głupie. Kolejne rzeczy się robią. Tak jak mówiłem, muszę się chyba skupić na tym. Oj, jakich dwóch skautów tutaj wysyła. Żeby nie gadać w tych turach, czy w tych sekundach mielenia się tury. Tylko potem bym to prze... O, najbogatszy jestem na świecie, ale tak jak mówiłem, Katarzyna II. No dobrze, to jest dobry znak, ale 13 na turę już tylko, także już nie tak dobrze. Już nie tak dobrze, bo ty walisz teraz za 19, a ty walisz za 15. To tak, ty dobijasz. Po mniej. Na pewno musimy tego łucznika, który odważył się minąć rzekę, zdzielić. Teraz tym... Też tu mógłbym dobić tę jednostkę. Ale ten już będzie mnie strzelał. Tu bym się też mógł wycofać. Tu najlepiej by było. Ale też by było dobrze go dobić. Tym jak się ruszę, to już nie walnę, bo punkty ruchu stracę. Ten tam będzie zmierzał, to dobrze. Ty tu te plantacje machaj, hopie. No i gdzie oni tam poszli, to ja nie wiem. To ja nie wiem. Dobra. Niech to sobie żyje, niech to sobie żyje, bo ja chcę jak najwcześniej strzelać tymi jednostkami w to. On w ogóle ma łuczników, ja mam już kompozyty. Także nie obawiam się go, tak szczerze powiedziawszy. Ja drogę będę ciągnął tędy, tak czy siak. A może ja bym tę drogę, chociaż jak zrobię to winko. Jak zrobię to winko, to będę miał czym handlować, przegląd gospodarczy. Albo nie, za moment, ale nie to, teraz muszę decyzję podjąć. Czy ciągnąć te jednostki, czy już tutaj drogi machać. Bo zabrałem te pole królewcowi w przerwie. Bo jak tym zrobię to, to będę mógł się wrócić po to wino. Na upartego. Ale nie, tu konie mam jeszcze obrobić. Dobra. To machnę to. Kurde, więcej tych robotników by mi się przydało. Będę chyba musiał ich tworzyć. Tak mi się wydaje. No i dobra. Nie, ojejku, nie demografia. Kurde, jak spadam, widzicie ten ląd? Tam 11 już byłem. Jak zaczynałem ten odcinek, byłem 9. Także widzicie, niestety... Cipki się rozrastają, te, które są tam daleko. A Kijów szybciej drogi potrzebuje niż Królewiec. Także tak, i tak tutaj najpierw będzie droga, dopiero potem tutaj. O, łatwy cel, bardzo ładnie. O, kurde. Musiałbym tu wejść jakąś jednostką, żeby typa zabić. O, splądrował ciul. Można się było spodziewać tego niestety. Ale tutaj wykarczowałem ten las, żeby tu mieć też zasięgi. I we wszystko walić. Kraków jest oczywiście dość prosty do obrony. Nie powinno być problemów. Nawet jakby tutaj większą ilością jednostek przyszedł Bismarck. Także nie boję się go. Tym bardziej, że ja mam 3 kompozyty tutaj na warcie, a on jakieś nędzne jednostki łuczników, które tak naprawdę są najgroźniejszymi jednostkami, jakie on w tym momencie tutaj ma. Tu mamy zasięg, to oczywiście walniemy, bo go zabijemy. W to muszę strzelić 3-krotnie. Żeby zabić. Tak to jest z tymi cywilami tutaj. Tu chyba... Nie, ja muszę też tego pingać. Więc ja się tak ustawię. Tym wyjdę. No i go pingnę, skoro... On tu mi miasto założy. Gdańsk będziemy mieli. Chyba. No zobaczymy. Ewentualnie w kolejnej turze go zabiję, a na razie będę strzelał... No tego łucznika, myślę. 29... Mogę go zabić przy pomyślnych wiatrach. Chociaż ten by musiał... Nie, 25 to nie. To nie zabije. Trochę szkoda. Troszki to smutne. Może i tego bym pociągnął, ale ten hun tutaj lata mi. No i ten hun.
tutaj te wertepy, takie lasy, wolałbym jakąś jednostkę tutaj zostawić. Ci będą zbrojnymi kiedyś tam. Ty idź tutaj. A ty pilnuj. A spróbujemy z jakimś hunem podpisać pokój. Jedną jednostkę dostał, on ma 109 punktów, ja 96. No nie. Nie podoba mu się życie w przyjaźni. Też mu się nie podoba. A z nim nie chcę pokoju jeszcze i też mu się nie podoba. Z nim nawet bym nie podpisał traktatu, bo traktat będzie dla mnie korzystny za kilka tur albo kilkanaście. Bo dostanie wpierdziel po prostu. Pomnik, a cholera, młyn. Młyn by się przydał, bo tutaj ten Smoleńsk. Kurde, to pole się obrabia, to się obrobi, będzie lepsza produkcja. Biblioteka, za jedną turkę tam zamkniemy już. Ludek będzie za 30, o kurde, to potrzebujemy tego młynu najpierw. Dobra. Niech będzie tak, wyczekamy moment i traktat pokojowy będzie z kontrybucją. Taką, że Niemiec już się nie pozbiera. Odda mi normalnie nawet swoje obstrane gacie, że tak powiem, za przeproszeniem. No tak, chodź bliżej. Chodź tutaj do mnie. Minął rzekę. No i tak jak mówię właśnie, Wisełka tutaj pięknie mnie broni. Żeby minąć rzekę, trzeba poświęcić wszystkie punkty ruchu. A z wyjątkiem tej akcji tutaj, trudno powiedzieć, co to było, ale było dziwne. Ten to obrabia ten Korynt bardzo ładnie, niech tak robi. Aczkolwiek wiadomo, Korynt jest nie do obrony, Salzburg też nie, także to kiedyś te miasta będą moje. Pytanie kiedy. Ja przypomnę. Chociaż to nie głupie takie nawet, a ja przypomnę, że przejąć te miasta to nie problem. Zburzyć je, czy nawet ten Korynt, to też nie problem. Problem polega na tym, że zburzenie miasta, zdobycie go nawet, a potem zburzenie, to jest ogromna kara dyplomatyczna. I myśl tego powiedzonka i Herkules dupa, kiedy wrogów kupa. Wolałbym nie wkurzać tych kilku, dwudziestu cywilizacji, które tutaj wokół mnie są. Także wiecie, nie śpieszy mi się z tym Koryntem, on mi na razie nie przeszkadza w niczym. Bo zanim Kraków będzie jakiś pól potrzebował, to jeszcze ruski rok minie. O, tu mi zagrodził, tu mi zajął. To many jedne, także wiecie. Będzie jeszcze na wszystko pora. Salzburg oczywiście będę chciał zdobyć wcześniej, ale niech on jeszcze się rozrośnie. Już ładnie się rozrósł, zgarnął pola. Niech je najlepiej obrobi. I wtedy zaatakujemy Maryśkę. Maryśkę. To najłatwiejszy atak, więc zróbmy tak. To też taki łatwy atak, więc zróbmy... A, żyje. Dobra, to dobijemy, żeby tam nie płynął. Tego... Panie! Coś pan taki. O, Szwed przyszedł. O cholera, jak Szwed przyszedł, to ja tego tutaj jednak zostawię. Bardzo ładnie. Bierzemy to Winczacho, będziemy handlować. Bo ty nie masz w ogóle. Aha. Dobra, to jednego na wertepy, typu którego atakujemy? No tego, bo go walniemy dwa razy. Także w taki sposób oczywiście. Biblioteka za jeden, to okej. Zaczyna to wyglądać przyzwoicie. No i teraz oczywiście, tutaj będziemy mieli mordeczki, ale to jak połączę te miasta z Krakowem, te moje pozostałe. Chociaż już mogę mieć z tytułu tych 5%. W nieokupowanych miastach, bo żadnego nie okupuję. No i teraz właśnie, bo ja długo o tym myślałem. I wielki inżynier, jak najbardziej jest okej, żeby
zgarnąć jakiegoś cudaka, ale pierwszy, który mnie interesuje, jest tutaj, Notre Dame. Chociaż też jest niegłupim pomysłem Machu Picchu, ale Machu Picchu to ja myślę, że ja dam radę zbudować. Dam radę sam zbudować. Ja tutaj, staroszkolnie, wezmę wielkiego naukowca, którym postawię akademię. Postawię akademię, która to, biorąc pod uwagę, że mamy 77. turę, a ta gra będzie bardzo długa, zwróci mi się wielokrotnie, normalnie kilkunastokrotnie. Ja ją machnę tutaj nawet, tylko teraz to w tym momencie to mi trochę szkoda ludka będzie, ale i tak, tak zrobimy. Ja ją tu machnę i ona daje mi plus 8 nauki. Przypomnę, że w CIF-5 na wiele rzeczy działają procenty. Uniwerek daje 50%, o ile pamiętam, także warto zwiększać tę bazę punktów, którą mamy. No i ja sobie to zwiększę już teraz. W każdej turze będę miał, no widzicie, 8 robi Kraków, a tutaj będzie z samej akademii będzie 8. To się potem będzie mnożyć i w każdej turze tak trzepać. Jak ja bym teraz wykupił taką technologię, 152 punkty, co to jest? To mi się zwróci w 20 turach z samej gołej premii akademii. Także bardzo, bardzo na tym zarobię. Także ojejku, bym źle kliknął. Budujemy tę akademię, tylko ludek musi pracować na takim polu. Chociaż czekajcie, bo jak to... A sprawdźmy. No tak, musi pracować. Musiałem kliknąć. I tak na razie ma być. 6, 4, dobra. Dobra, i to będzie piękne pole, które pięknie mi się tutaj zwróci. Wielki inżynier by się przydał, ale może jakiegoś innego zgarnę. Dwa takie Krakowy obok siebie. To jest Uniwersytet Krakowski. O właśnie, tak. I tak nazwę odcinek. Tyle dzisiaj. Trzymajcie się, pozdrawiam. I na razie.